Ahoj kamraci, witajcie bardzo serdecznie z tej strony Ninja Games. A to jest kolejny odcinek z gry SpongeBob Kanciasto Porty. Zostawcie łapki w górę, subskrypcję, komentarz i lecimy z odcinkiem, i to dosłownie, bo już mamy szybowanie, więc lecimy. I dzisiaj znowu muszę mówić po pirackiemu, więc mam nadzieję, że mi się uda. Wow. O nie! O! Dobrze, że tutaj dopłynął nasz statek. Dobra. Lecimy dalej. Okej. Ołaja. To nie tak miało być. Ale to szybko idzie. Nieźle. Dobra. Jej. Mega. Teraz tutaj. I super. Idziemy dalej. Okej. Wygląda na to, że ładna syrena zażywa kąpieli słonecznej. Gdzie? To a, tam. Ulubiony rodzaj kąpieli. No co ty nie powiesz, kamracie? Zaraz z nią tutaj pogadamy, albo dobra, teraz z nią pogadamy. Po jakiemu to pani syreno? Ładniusia. No, Patryk, uważaj, bo się jeszcze zakochasz. Ojej, zakochał się. Wybacz, panienko, czemu jesteś taka smutna? Bo jakby totalnie straciłam radość, a bez niej nie mogę śpiewać, co dla syreny jest jakby totalnie nie halo i takie tam. Może zostawiłaś ją w lodówce? Ja zawsze znajduję w niej trochę radości. Ja też. Ostatni raz czułam radość, kiedy jakby tańczyłam z moimi psiapsi, ale ich tu jakby nie ma. Nawet gdyby jakby były, nie ma muzyki. Ale muzyka jest wszędzie. Musisz tylko wziąć w ręce jakiś instrument, a w sercu poczuć rytm. SpongeBob, stwórzmy jakąś muzykę, a wtedy może moglibyśmy pójść na randkę z tańcami? Pewnie jakby jako przyjaciele. Obiecałam sobie, że nigdy więcej nie będę spotykać się z balonem. Poza tym teraz jakby i tak o wiele bardziej kręcą mnie piraci. A piraci, którzy są balonami? Daj spokój, Patryku. Założę się, że znajdziemy jakieś pływające przedmioty, które nadadzą się na instrumenty. Wtedy będziemy mogli pomuzykować. Nie rozumiem. A ja rozumiem. A co to jest? Pomarańczowy, pomarańczowy, niebieski, czerwony, niezielony, pomarańczowy. Aha, chyba rozumiem. Pomarańczowy, pomarańczowy, niebieski, czerwony, zielony, pomarańczowy. Ha, idealnie. Pomogliście mi, mimo że to totalnie, no, nie był wasz problem. Aby okazać moją wdzięczność, spełnię wasze, no, jakby życzenie czy coś tam. Chciałbym, żeby udało się nam ze SpongeBobem dotrzeć do skarbu na zatopionym statku. Żebyśmy mogli zostać jakby... no wiesz, jakby... jakby totalnie randkowalnymi piratami. Randkowalnymi, dokładnie. No, bezpiecznego lotu, moi melodyjni przyjaciele. Lotu? Ale mówiłaś coś o locie, nie mówiłaś, że będziemy spacerować. No dobra. To idziemy. Te podróże lotnicze wydają się trochę niebezpieczne. I co teraz? Co teraz, kamraci, bo nie wiem. Aha. A dobra, odwołuję, pani syreno, odwołuję. Bo myślałem, że tutaj... będziemy mieli spacerek. Chociaż w sumie i tak mamy spacerek, bo
Musimy dotrzeć do skarbu. Znaczy, pierw go znaleźć. Dobra. Wrak statku Pinzy! Powinniśmy poszukać zagubion... Ahoj! Spot na horyzoncie! Mamy skarb! Mamy skarb! Ja chcę tam iść, kamracie. Tylko, że muszę... trochę niżej. Niżej. Okej, dolecisz? Super. Jakie to piękne! Jakie to piękne! Jak pięknie błyszczy! Ty, gdzie jest skarb? Gdzie on się podział? Zniknął? No nie. Co? Zwróć skarb. Ale... przecież znalazłem już skarb. I on mi zniknął. Sprzed oczu. I to dosłownie. Lecimy w dal. Zamiast płynąć, to lecimy po prostu cudownie. Ale daleko. Jej, fajnie. Dzień dobry, panie. Niech mnie kule biją. Żyjecie? To znaczy... Witajcie! Naprawdę zasłużyliście sobie na pirackie przydomki. Od tej pory będę was wołać... Nie wiem, co tam sobie wymyślicie? Hej, nie mówiłeś, że będziemy musieli myśleć. Muszę zaimponować pewnej syrenie, więc lepiej, żebyś spełnił swoją obietnicę. Dokładnie. Obniż trochę głośność, dmuchany chłopcze, zanim postawisz na nogi strażników laguny. To bezlitosna zgraja, która nie cofnie się przed niczym, żeby położyć płetwy na moim skarbie. Więc oczywiście nagrodzę wasze myślenie tą pięknie wykonaną skrzynią ze skarbami. Super. Nagroda nie obejmuje zawartości. Co? To co to za nagroda? Wow! Skrzynia jest najlepsza! Wszystko, co włożysz do skrzyni ze skarbami, staje się skarbem! Powinienem pozwolić Mistrzowi w niej spać! Dobra, w porządku. Ale dalej chcę fajny piracki przydomek. Co tu się dzieje? Ło! Strzelają! Wojna! Dobra. I co? A dobra, leci nasz statek. Ale chyba my musimy iść tam. Tak zgaduję. I taki mój instynkt piracki. O nie, nie! No i teraz jak ja mam do tego... Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć, Patryku. Tak, wiedziałeś. Dobra, po prostu tak miałem to zrobić. Dobra, co my tutaj mamy? Masz, babo, placę! Udaj się do portu. No ale ja już jestem w porcie. Chyba. Okej. Udało się coś. Dawaj, kamracie. Dziękuję bardzo. Dobra. Tutaj mamy jakąś skarpetę. Te stare zakurzone armaty dalej potrafią huknąć, co? Okej. Pokażę wam, co te działa potrafią w rękach prawdziwego pirata. Może lepiej nie pokazuj, co? Chyba zgubił spodnie. Czy ty będziesz mi tu pomagać? O! Możliwe.
A nie, myślałam, że będziesz im pomagać. O, jest całkiem słodka, jak na zabawie. Dziękuję. Błagam, już nie wariuj. Komracie, tutaj. O, dziękuję. Powinni nazwać cię płaczącym kolendrem, bo jesteś małym bobasem. Ja? Bobasem? Ja jestem piratem. A nie żadnym tam bobasem. Bobasem to ty jesteś. Dobra, kręcimy. Tam jest skarb. A ja bym tam chciał iść. Tylko może nie dzisiaj, bo już jest godzina 22? Tak, 22.02 dokładnie. Więc jestem już padnięty. Troszkę. Cyk, cyk. Dobra. Teraz idziemy tutaj. Tu. I jestem. Szczury lądowe. Oczywiście mówię tutaj do nich, nie? Tutaj do tych galaretowych potworów. Bo do was to kamraci. No chyba, żebyście chcieli zostać piratami. To możecie zostać piratami, tak jak ja. Walisz? Ła, ale nie we mnie. Kto chce trochę ananasa? Dziękuję, kamracie. Skądś wiedziałeś, że mi się to przyda. Dobra, kręcimy. Kręcimy? No, kręcimy. Okej, mamy znowu deskę. Ui. Okej. Nie! To nie tak miało być. Dobra, może już kombinować. Nie będę, bo już mam ostatnie życie, więc... bym nie chciał zginąć. Uwaga! Mówiłem, uwaga. Powinni nazwać cię płaczącym holendrem, bo jesteś małym bobasem. Aj, gościu, powtarzasz się, wiesz. No wieś co, załatwiłeś go na cacy. Jak tak można załatwiać swoich sługusów? Pokażę wam, co te działa potrafią w rękach prawdziwego pirata. Aha, czyli musieliśmy ich po prostu załatwić. No dobra. Idziemy dalej. Idziemy w tą stronę, tak? Rozumiem. Nie! Ło, ja już się bałem, że już spadnę. Chociaż nie, piraci w sumie nie znają strachu, to ja gadam. Dobra. I kręcimy! Kręcimy, kręcimy. Dobra, lecimy teraz tutaj. Idziesz po mnie? No to fajnie, szybciej zakończymy, bo już jestem troszkę padnięty. O!
przepraszam, chciałem cię uwolnić tylko. Znaczy, czy piraci przepraszają? O, to jest pytanie. Chyba nie. Po prostu zganiają to na innych, więc... Patryku, coś ty najlepszego zrobił. Dzięki Neptunowi! Jak udało ci się tu dotrzeć? Jak zwykle! Magiczne bańki, nieprzemyślane życzenia, rozdarcie struktury czasoprzestrzennej. Ta. Nie będę cię zanudzał szczegółami. Wiedz tylko, że przybyliśmy tu, żeby wszystko naprawić. O, to dobrze. Te więzy są tak ciasne, że nie czuję już mojej nogi! Wydaje mi się, że z twoją nogą będzie wszystko w porządku. Musisz tylko unikać termitów. Moja noga! Moja noga. Ty biedaku. O, a co on tak urósł? Czemu mi się tam nie z... Aha, bo tu jest to. Dobra. O nie, po prostu myślałem, że urosłeś, wiesz? Stałeś się wielki czy coś w tym stylu. Dawaj. Powinni nazwać cię dawaj. Małym bobasem. Tu jestem. Ej, tu jestem. No zobacz, to tu, no. Możemy go tak pokonać. Pożegnaj się z tym. Wow. No i super, już znam sposób na niego. Dobra, kręcimy. Tam Patryk już nam rzuca bieliznę, więc super. Pożegnaj się z tyciem. Z tyciem? A kto to? Z tyci. No nie wiem. Nie, po prostu co ja dzisiaj gadam, kamraci? Ja tego nie rozumiem. A wy wiecie, co ja dzisiaj gadam? Bo ja nie wiem. Kto chce trochę ananasa? Ja chcę, ale odzyskać nasz dom chcę, poproszę. I to cały. O. Jesteście już prawdziwymi piratami? No nie wiem, czy tak do końca. No, w sumie jak SpongeBob mówi, że jesteśmy, to jesteśmy. Tylko, że ja jakoś tego nie czuję. Największy pirat, jakiego znałem, zwał się Jeff. Więc ty możesz być, no, nie wiem, numer jeden. O, tak. Ja chcę być numer jeden. No, ty możesz być... Numer dwa? Jasne, niech będzie. O, skarpeta bojowa, tęskniłem za tobą. Dobrze, jesteście teraz częścią załogi. To będzie wyczerpujące, otępiające i powtarzalne. Coś jak czyszczenie kuwety. Co? Numer jeden. Użyjcie bongosów i latających łodzi, żeby dostać się na mój statek. Jak będziecie na pokładzie, wciągnijcie moją ostatnią skarpetę i odpalcie wielkie działo. To będzie znak dla mojej załogi, żeby dołączyła do nas i cieszyła się zniszczeniem. Upadkiem tego! Odprawieniem? Odprawieniem admirała Kreweta! Mega! Mega, panie kapitanie! Dobra, lecimy! Idę po ciebie! Hopla! I... O! Uwaga, uwaga! No to chodź. A nie. A. To po co ja tu wlazłem? Nie mam bladego pojęcia. Pizza z tłustego kraba to pizza dla ciebie i dla mnie. Tak. I super. To ochroni mój zadek. Dobra, i gdzie nas to zabierze? Co? Przecież ja już tutaj byłem.
zrobiło się przejście teraz. To po to te tutaj platformy. No dobra, nie wiedziałem. Okej, teraz, komracie. Te stare zakurzone armaty dalej potrafią huknąć, co? Dobra, czy teraz... Oni w ogóle nas tam nie widzą. What? O, dziękuję, ale... dziękuję. Coś się nagle się wydarzyło. O nie, o nie! No nie, no... Tu. O, nie super, super, super. Nie możecie uciekać, ale z pewnością zmuszę was, żebyście próbowali. Jasne, spoko. To co tam lubi, nie? No to chodź, bo ciągle to powtarzasz i... Nie idziesz jakoś. Do widzonka. Dobra. Dzięki za bieliznę. No i lecimy na statek Holendra. Odzyskamy ten statek, krewet! I mojego ananasa! Brakuje ci czegoś, kanciasty chłoptasiu? Ananas to nie robi wrażenia! Zaraz. Ale ty jesteś tyci, tyci. Ananas tutaj wyzywa od małych bobasów. Droga prowadzi do miasta zwycięstwa, więc proszę bardzo. Właśnie, proszę bardzo. I zapewne musimy tutaj was wszystkich pokonać, tak? No dobra. SpongeBob, mili piraci. Znaczy, piraci nie dziękują. Chyba. Czy dziękują? Nie, no naprawdę nie wiem. Koniec zauważenia. Łap bańkę. I pa pa. Tak! Jesteśmy bardzo blisko pokonania admirała. Holender będzie taki szczęśliwy, że pewnie nie pożre nawet naszych dusz. Okej. Ha, super. Kto zgubił spodnie? Dobra. Koniec z odparzenia. Okej, czy to wszyscy? Ciebie! Ha! No to chodź! A w sumie to teraz to ja do ciebie przyjdę, ha! Zabij ze mną tak, abyśmy wypełnili 7 mórz oceanem strachu! O! Co tu się nagrywało? Ty! O tak, tak, pomagaj, pomagaj mi! Kimkolwiek jesteś! Nie, no nie pomogłeś mi teraz. Nie, SpongeBob! On nam pomaga! Nie walcz w niego, ty łosiu. Wal! Ufam ci! Wal! Tak! Jeszcze raz! Dawaj! Dziękuję za pomoc! Bratobójczy ogień! A teraz przepraszam za to, co zrobiłam. No i cóż. Kapitan statku może być tylko jeden i będę to ja. Z moimi kamratami.
co? Jeszcze jeden? A, tutaj jesteś. Wow, Holender. Enedu Erike Fake, jesteś nędzym skorupiakiem i zmiażdżę cię. Dobra, bez zmiażdżenia. O, nie ma jak w ananasie. To co, wracamy do bikini dolnego? Wracamy. Muszelkowa 124. Płyń, płyń, po czym? Już jesteśmy w bikini dolnym, więc już zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Płyń, płyń, coś tam. Bo już nie muszę mówić po pirackiemu, czy po piratemu. Mój piękny dom wrócił. Nie ma jak w ananasie. Ale bez Gacusia to nie jest dom. Musimy go znaleźć, Patryku. Co ty wyrabiasz, Plankton? Zabieraj swoje pomyje z moich bułek. A. Plankton i pan Krab najwyraźniej świetnie się dogadują. Tak. Może jednak do nich zajrzę. Tak na wszelki wypadek. No dobra, ale zajrzymy. Odblokowano nagrodę. Pierwszy oficer. O. No ale dobra, zajrzymy do nich już w kolejnym odcinku, więc słuchajcie, to by było już na tyle. Ja bardzo, ale bardzo wam dziękuję za uwagę. Co tu się nagle stało? Dziękuję za uwagę. Jakie wielkie ślimaki. Sorry, też mam Gacusia. Znaczy też mam ślimak. Gacusia. O, nie zauważyłem cię. Boże, jak ja się wystraszyłem. Cześć, no sumie... SpongeBob. Cześć, Patryk. Cześć. Miło was widzieć. Dobra. Ja już, słuchajcie, naprawdę już kończę. Bo jestem już padnięty. Jutro zmontuję ten odcinek dopiero, więc nie wiem, o której odcinek się pojawi. Rzeczywiście. O. Co je tak bawi? Ja wiem. Pewnie to, że jesteś balonem. Nie, dobra. Okej, okay, już nie jesteśmy w tym... w świecie piratów, więc nie musimy się zachowywać aż tak jak piraci. Bo naprawdę byłem chyba wrednym piratem, co? Czy nie? Zobaczcie. Nie ma mnie. No dobra, a możemy tu chociaż wejść? Nie. No dobra, więc słuchajcie, to by było już na tyle. Ja bardzo wam dziękuję za uwagę. Jeśli odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapki w górę, subskrypcję, komentarz. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć. Czekajcie, ustawię się tak fajnie. O, co ty, SpongeBob, pokazujesz moim widzom? No wiesz co, nieładnie.